Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Przy Książki, a dzisiejszy odcinek to będzie już drugi vlogmas, czyli taki tygodniowy reading vlog, tudzież vlog. Mamy dzisiaj środę, czyli to jest 14 grudnia, jest godzina 14:30. Ja właśnie wróciłam ze szkoły i pomyślałam, że coś do was powiem, bo na razie jeszcze właściwie tego vloga nie zaczęłam nagrywać, mimo że jest środa, bo jakoś tak zupełnie się nie złożyło i w poniedziałek i we wtorek dosyć późno wróciłam ze szkoły, więc tego czasu po prostu też za bardzo nie było. Natomiast przychodzę przede wszystkim, żeby wam powiedzieć trochę o tym, co obecnie czytam, czyli jest to Droga Pani Bird. Jestem tutaj na 240 stronie. Mówiłam wam o tej książce trochę w poprzednim vlogmasie. I tak, jest to historia Emmy Lake, której wielkim marzeniem jest zostać reporterką wojenną. Dlatego kiedy widzi w gazecie ogłoszenie, że jest poszukiwana osoba do pracy w redakcji, to od razu pisze swoje podanie i zostaje do tej pracy przyjęta, natomiast okazuje się, że omyłkowo wcale nie trafiła na posadę młodszej redaktorki w Kronice Wieczornej, czyli takiej dosyć popularnej, takiej szanowanej, można powiedzieć, gazecie londyńskiej, tylko do redakcji Przyjaciółki Kobiety, czyli takiego magazynu, czasopisma dla kobiet. I element tej gazety, którym ona ma się zająć, to jest rubryka Henrietta Bird Pomaga, w której pani Bird tytułowa udziela rad swoim czytelniczkom, natomiast jest bardzo długa lista tematów zakazanych, których się nie porusza. Wśród nich są głównie takie tematy związkowe, rzeczy związane właśnie z jakimś, z miłością, z tęsknotą, z przyjaźnią i czymś bardziej takim głębszym niż przepis na zupę. I nasza główna bohaterka no nie może bezczynnie po prostu patrzeć na to, jak te załamane, gdzieś tam rozżalone, potrzebujące pomocy kobiety trafiają ze swoimi listami do kosza, więc postanawia pokryjomu udzielać im porad. Jest to historia, która mnie zaskoczyła tym, że mimo że dzieje się w czasie II wojny światowej, więc powinno to być niby, patrząc na to, historia raczej ciężka, ale zupełnie taka nie jest. To jest książka bardzo lekka, napisana, nie wiem, czy właśnie chodzi o ten styl pisania, czy może o wartość akcji, czy o to, w jakiś sposób jest tutaj ułożona fabuła, ale niesamowicie dobrze i szybko się tą książkę czyta. Poza tym też jest naprawdę podnosząca na duchu, można powiedzieć, w sensie tutaj się teraz odwołuję do tego, co jest napisane na tych polecajkach na skrzydełku, bo tutaj mamy takie określenie jak niezwykle pokrzepiająca opowieść o odwadze, przyjaźni i miłości, cóż za uroczy i krzepiąca powieść, poruszająca i pełna humoru opowieść, coś tam, coś tam, coś tam. I faktycznie myślę, że te określenia jak najbardziej do tej książki pasują. Wiele razy się przy niej po prostu uśmiechałam. Tutaj ten humor opiera się na takim komizmie sytuacyjnym, na takich lekko absurdalnych sytuacjach i to jest totalnie coś, co do mnie trafia. Także ja jakby się bardzo dobrze przy tej książce też bawię. Co nie zmienia faktu, że ten temat wojny absolutnie nie jest spłycony, natomiast jest tutaj pokazane trochę inne podejście ludzi do niego, mam wrażenie, to znaczy tutaj ci ludzie, oni starają się trzymać tą pogodę ducha, mimo wszystko patrzeć na tą sprawę optymistycznie, co może się wydawać zastanawiające o tle, że jednak no wojna to jest okrucieństwo, to jest okropieństwo i wojna nie ma tak naprawdę żadnych pozytywnych stron, natomiast tutaj tym bohaterom jakoś udaje się utrzymać tą pogodę ducha za pomocą żartów, obracania właśnie tych ciężkich sytuacji, o których jest ciężko mówić, myśleć w żart i to jest też, wydaje mi się, takie bardzo ludzkie, bo jednak często też my to robimy, kiedy jest jakaś taka sprawa, która jest tak ciężka, że w ogóle nawet jest trudno o nim mówić, to często właśnie pomaga obrócenie jej w żart i obśmianie jej na przykład z drugą osobą, bo też taką zaletą tego rozwiązania, powiedzmy, jest też to, że wtedy się tej drugiej osoby nie obarcza taką ciężkością sytuacji i powagą i można po prostu mimo wszystko otrzymać to wsparcie, ale w trochę inny sposób, więc tutaj jest na jakąś taką szerszą skalę i jest to elementem mentalności tych ludzi tutaj w tej książce przedstawionych i uważam, że to jest bardzo ludzkie, bardzo ciekawe i to jest zupełnie właśnie takie inne podejście do tego tematu, ale z drugiej strony też absolutnie ten temat wojny nie jest tutaj absolutnie pokazany bez jakiegoś, powiedzmy,
takiego szacunku jednak do osób, które wojnę przeżyły, czy też szczególnie, które podczas wojny zginęły, bo tutaj no jednak mówi się też o tym właśnie, w jaki sposób ci ludzie starają się z tą sytuacją sobie poradzić, że jednak oni cały czas się boją, ale muszą jakoś iść z tym swoim życiem do przodu, bo jednak to jest 41 rok, wojna już trwa od jakiegoś czasu, no i oni jakoś muszą sobie jednak się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Poza tym też, tak nawiasem mówiąc, naprawdę fajnie mi się czyta tą książkę w tym konkretnie okresie, z tego względu, że tutaj faktycznie akcja rozpoczyna się w grudniu i dzieje się przez kilka kolejnych miesięcy, czyli no głównie jednak w tym okresie zimowym. To jest coś tam co nieco o tym śniegu, świętach, więc jak najbardziej też ten klimat taki świąteczno-zimowy jest w tej książce przemycony. Oczywiście można ją czytać jak najbardziej podczas każdej innej pory roku, to nie jest taka stricte świąteczna książka czy zimowa, natomiast jeśli byście chcieli po nią sięgnąć, to na pewno ten okres nie tylko świąteczny, ale taki po prostu zimowy będzie dobrą okazją i ogólnie na razie książkę jak najbardziej polecam. Dodatkowo jeszcze, jak już mówimy o takich rzeczach na marginesie, wątek romantyczny bardzo mi się podoba, z tego względu, że jest, uważam, naprawdę uroczy i też czekam na jego jakiś tam dalszy rozwój. Także na razie książkę naprawdę mogę jeszcze z tym sumieniem polecić. Mam nadzieję też, że dzisiaj, z racji tego, że wróciłam trochę wcześniej ze szkoły, po prostu dzisiaj wcześniej kończę lekcję, najwcześniej w całym tygodniu, no to uda mi się faktycznie coś tam poczytać. No i to było właściwie tyle, co chciałam wam przekazać. Widzimy się potem. Cześć. Albo wiecie co jeszcze zrobimy? Otworzymy sobie razem kalendarz. W sensie oderujemy sobie dzisiejszą herbatkę. I to jest ta herbatka i jest to herbatka malinowo-miętowa. Ja zasadniczo... O Jezu. Ja zasadniczo bardzo lubię wszystkie takie rzeczy miętowe, na przykład lody miętowe uważam, że są strasznie dobre, więc też liczę, że ta będzie fajna. Wczoraj w ogóle piłam herbatkę wiśniową z 11 grudnia i dokładnie to była czerwona wiśnia i była przepyszna. Ja w ogóle uwielbiam właśnie smak miętowy, wiśniowy i brzoskwiniowy, to chyba są moje takie ulubione. W sensie, że jeśli chodzi o jakieś tam słodycze, nie wiem, ciasta, jakieś tam właśnie lody, więc liczyłam bardzo na tą herbatę i się nie rozczarowałam. Była przepyszna, bardzo taka aromatyczna, więc też liczę, że ta miętowa mnie nie zawiedzie. Te herbatki nie są oderwane, bo po prostu nie zrobiłam tego, ale dzisiejszą sobie oderwałam. Także w ten sposób też to wygląda, jakbyście się zastanawiali. Mamy godzinę 20, jest piątek, 16 grudnia. Mi się właśnie udało zrobić mój pierwszy kwadrat na szydełku i po prostu się czuję niesamowicie z siebie dumna. Czuję się po prostu jakbym, nie wiem, cały świat stał przede mną otworem, jak cudotwórca się czuję. I ja wiem, że to jest absolutnie paskudne, że te kolory są bardzo źle dobrane i że zasadniczo tak technicznie to też nie jest najlepsze, ale ja jestem z siebie niesamowicie dumna, zajęło mi to godzinę, musiałam obejrzeć 3 tutoriale, ale zrobiłam to i po prostu jestem tak siebie zadowolona. Od 2 dni próbowałam jakoś się zebrać, żeby jakoś ogarnąć właśnie jak się robi kwadrat, bo udało mi się już zrobić podkładkę pod kubek. Umiem też zrobić jakby łańcuszek i robić takie rzeczy proste, typu jakiś szalik albo takie jakieś kwadraty, prostokąty, ale takiego kwadratu, z którego potem na przykład można zrobić jakiś koc albo sweter, no nie potrafiłam takiego, wiecie, ładnego, a nie takiego łańcuszkowego i się udało i po prostu strasznie jestem z siebie zadowolona. A tutaj w ogóle mi leżą jakieś różne te włóczki, które wygrzebałam z szuflady. Nie, większość z nich się do niczego nie nadaje, nic z nich nie wyszydełkuje, ale dzisiaj mama mi dała tą łuczkę i z tego się też bardzo cieszę, bo ona jest taka fajniejsza i jest w ogóle w ładnym kolorze. Jest taka niebieska, ale trochę tak opalizuje jakby na turkusowo, więc bardzo fajnie. I to jest tyle, po prostu jestem bardzo z siebie zadowolona i chciałam też się tym z wami podzielić. Szydełkowanie szydełkowaniem, ale byłam dzisiaj odebrać książki w świecie książki, które zostały zamówione w związku z kalendarzem adwentowym na świecie książki. Pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłam, to jest Galatea, czyli opowiadanie autorstwa Madeleine Miller, czyli autorki pieśni o Achillesie i Kirkę. Jest to książka absolutnie po prostu przeurocza. Jest strasznie słodziutka i jest bardzo cienka, jest bardzo mała w porównaniu do jakiejś takiej standardowej książki, a może weźmiemy na przykład tą, no to to się przedstawia mniej więcej w ten sposób. Jest, jak widzicie, tutaj ma takie złocenia, to się
wszystko tak mieni. No, jest prześliczne, uważam. Widziałam dzisiaj, ktoś na Instagramie właśnie tam narzekał, że ta książka nie jest warta swojej ceny. Cena układkowa to jest 36 zł. No i szczerze mówiąc, 36 zł na 100% bym za nią nie dała, biorąc też pod uwagę, że ona ma tam 80 stron. Ale ją kupiłam za 15 i biorąc też pod uwagę to, że ja byłam świadoma tego, co kupuję, to absolutnie nie uważam, żeby to były źle wydane pieniądze, bo ja stwierdziłam, że chcę mieć tę książkę, bo jest po prostu przeurocza. Ja uwielbiam książki małego formatu, dlatego że one są po prostu strasznie słodkie i to jest taka rzecz. A poza tym mam na półce zarówno Piesie Achillesie, jak i gdzieś tutaj z boku jest też Kirkę. O, tutaj nie widzicie jej chyba, ale tam jest też Kirkę. No więc skoro mam Kirkę, skoro mam Piesie Achillesie, czemu nie mam mieć też Galatei? I to był też ten mój sposób myślenia. A drugą pozycją są Chłopaki Anansiego, czyli to jest książka bardzo tak kojarzona, łączona z Amerykańskimi Bogami, czy inną powieścią Neila Gaimana, ponieważ to jest książka, w której się pojawiają bohaterowie z Amerykańskich Bogów i cały ten jakbyś tam świat wykreowany, on jest tutaj taki sam. No więc na razie w najbliższym czasie tej książki czytać nie będę, tylko najpierw zabiorę się za, o, to się odbija, za Amerykańskich Bogów, za których też nie będę się brała na pewno w najbliższym czasie, może nawet w najbliższych latach, bo to jest książka nie dość, że dosyć gruba objętościowa. Neil Gaiman ma na tyle specyficzny styl pisania, że wydaje mi się, że to będzie wymagało ode mnie dużo skupienia i czasu przede wszystkim. No to też Amerykańscy Bogowie, z tego co wiem, są dla trochę starszych czytelników, chociaż ja o tym słyszałam w sumie kilka też, może nie lat, no ale jakiś tam dłuższy czas temu, więc możliwe, że w tym momencie byłabym już odpowiednią osobą, żeby tą książkę czytać. No ale to też tak wiecie, nie wiem, zobaczy się, nie? Ale po prostu mam ją na razie na półce i się bardzo też cieszę. Ja zasadniczo mam prawie wszystkie książki Neila Gaimana wydane właśnie w tym takim wydaniach, tych takich prześlicznych, no właśnie tych od wydawnictwa MAK, z wyjątkiem Drażliwych Tematów, Amerykańskich Bogów i Nigdzie Bądź. Ja lubię sobie mówić, że jak odmieniam właśnie te tutaj książki, że Nigdzie Bądzia, bo to tak mi śmiesznie brzmi, ale no oczywiście tego tak się nie odmienia, bo to brzmi wtedy głupio też. I to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o Drogą Panią Bird, to nie wiem, czy dzisiaj skończę, bo jest już po 22, a mi zostało 60 stron, ale jak nie, no to pewnie jakoś, nie wiem, jutro do południa bym chciała skończyć coś takiego i zabrać się za coś już nowego, bo tą książkę strasznie długo czytam, nieproporcjonalnie długo w stosunku do tego, jak ona jest fajnie napisana. Także tak, to jest tyle, co chciałam wam teraz przekazać. Kochani, jest już niedziela, czyli 18 grudnia, ostatni dzień również tego reading vloga, vlogmasu. Jest godzina 12:30, słońce sobie dzisiaj bardzo mocno świeci. Ja do was przychodzę podsumować Drogą Panią Bird, opowiedzieć coś o Galatei i o książce, którą obecnie czytam. Jeśli chodzi o Drogą Panią Bird, to podtrzymuję to, co wam wcześniej powiedziałam. To jest książka, która ma swoje wady, to znaczy tutaj jest kilka takich jakby drobnych błędów logicznych, takich zgrzytnięć, które jednak no, nie wpływają na całą fabułę tej książki, nie sprawiają, że jest ona jakaś niezrozumiała albo że cała fabuła jest nielogiczna, ale no właśnie są takie zgrzytnięcia, które sprawiają, że to jednak nie jest książka tak, wiecie, w 100% dopracowana. Natomiast tak jak mówiłam, bardzo dobrze się ją czyta, ponieważ jest fajnie napisana, jest bardzo zabawna. Przedstawia też tą kwestię II wojny światowej, a konkretnie podejście ludzi do tego z trochę innej strony. Też skupia się dosyć mocno na roli kobiet, w sensie ich jakby wkład w pomoc po prostu ojczyźnie w czasie II wojny światowej. Tutaj tą ojczyzną jest konkretnie Anglia, no bo akcja dzieje się w Londynie. Bohaterowie też są dobrze wykreowani, z główną bohaterką łatwo było sympatyzować i ją polubić. Podoba mi się też tutaj to, że ona pracuje jednak w tej redakcji, w tej gazecie, bo tak jak ona ma to marzenie o byciu dziennikarką, tak dla mnie też ta praca dziennikarza, w ogóle coś, cokolwiek znanego, czy to z gazetą, z czasopismem, czy z książkami, tak w sensie od takiej strony właśnie technicznej, jak to się wszystko tworzy, to mnie zawsze gdzieś tam ciekawiło, więc też dla mnie to było tym bardziej fajne w tej książce. Natomiast zaczęłam się tak właśnie zastanawiać, dlaczego mi jest tak
no, ciężko mi było się utożsamić i wczuć się w sytuację głównej bohaterki gdzieś tam pod koniec książki, w momencie, kiedy na nią spadło takie dosyć duże nieszczęście, taka jej się bardzo zła rzecz wydarzyła, no i tam autorka się mocno skupiła na jej przeżyciach wewnętrznych, to zastanawiałam się, dlaczego właściwie mi jest tak ciężko się wczuć w jej sytuację. Zupełnie nie potrafiłam jakby, nie tyle, że zrozumieć tych jej emocji, ale razem z nią współodczuwać, a na przykład w przypadku to zdarza się tylko w filmach, czyli książki, którą czytam obecnie, było mi dużo łatwiej. To znaczy, ja tutaj jestem na 30 stronie, a już czuję tą bohaterkę, już się z nią jestem w stanie utożsamić, ale potem w sumie uświadomiłam sobie, że odpowiedź jest bardzo prosta, po prostu w tych dwóch książkach występują zupełnie inne realia i te tutaj są mi znacznie bliższe, to jednak są czasy współczesne. Bohaterka, która jest nastolatką i ma problemy, które są takie, że jestem w stanie sobie je wyobrazić, co nie, że jakoś tak one mi się splatają z tą moją rzeczywistością, w której ja przebywam, a tutaj no, nie wygląda to do końca w ten sposób, co nie zmienia faktu, że książka jest naprawdę dobra, jeśli szukacie czegoś takiego z lekkim zimowym klimatem lub jeśli lubicie książki, ogólnie interesujecie się jakby tematem II wojny światowej, albo też szukacie po prostu czegoś lekkiego właśnie z takim lekkim też zimowym klimatem czy cokolwiek, no to to będzie naprawdę dobra książka. Jak na nią kiedyś natraficie, to jak przeczytacie, to myślę, że to będzie, nie będzie stracony czas i że to będzie bardzo przyjemna lektura. No i drugą pozycją jest Galatea i powiem wam, że niestety, ale moim zdaniem to opowiadanie to jest przerost formy nad treścią. Nie chodzi mi nawet o to wydanie, ono jest bardzo ładne, ale jednak jest to trochę śmieszne, że książka, która, no, nawet nie książka, opowiadanie, historia, która liczy sobie 80 stron, a biorąc pod uwagę te marginesy i czcionkę, to tak na dobrą sprawę mogłaby mieć tych stron o połowę mniej, gdyby to zostało też z... właśnie ten układ tekstu byłby inny. Ma tak, w ogóle jest w tak kunsztowny sposób tutaj wydana, zdobiona i tak dalej, ale chodzi mi głównie o ten opis, z którego w ogóle mam wrażenie, że to jest więcej informacji na temat Galatei tytułowej niż w samej tej historii. No i bardzo też mnie w sumie w taki niezbyt fajny sposób mi rozbawiło to od autorki na końcu, dlatego że tam ona opisuje nam Galateę i wymienia tam jej cechy charakteru. I ja połowy z tych cech zupełnie nie zauważyłam w tej postaci, bo w tej historii było za mało miejsca, żebym mogła to zauważyć. I ta historia ma potencjał. Widać, że jest na nią pomysł, że ona coś przekazuje albo chociaż stara się przekazać. Natomiast ona by zdecydowanie potrzebowała co najmniej jeszcze z 30-40 więcej stron. Nie jestem też do końca przekonana do tego, żeby ta historia się zaczynała w tym konkretnym momencie życia Galatei, ponieważ tutaj, jeśli chodzi o tą mitologiczną Galateę, to o niej raczej się dużo nie mówi. Jak ja tam czytałam tą mitologię Parandowskiego, to tam były dosłownie dwa zdania. Natomiast jest, w niektórych przekazach jest właśnie, że ona miała dziecko. Niektórych jest, że to był syn, niektórych, że córka, tutaj akurat mamy córkę, ale uważam, że byłoby dużo ciekawiej, gdyby historia zaczynała się w momencie, kiedy ta córka jest jeszcze mała i mielibyśmy jakąś też przedstawioną relację Galatei z jej dzieckiem, bo tutaj to jest przedstawione nam w formie retrospekcji i sama ta córka, ona nie... tutaj nam nie istnieje w takim czasie rzeczywistym, to znaczy ona tutaj nie ma żadnej roli, nie w ogóle żadnych nie ma z nią scen w tym czasie rzeczywistym, tylko jest trochę tych retrospekcji. Uważam, że gdyby te retrospekcje zamienić na czas rzeczywisty i historia zaczynałaby się nieco wcześniej, to tutaj można by było nie dość, że przedstawić tą relację Galatei z jej córką, przedstawić dużo bardziej ten stosunek męża do nich obu, czyli tego rzeźbiarza, to też przede wszystkim można by było dużo bardziej też poznać ten charakter Galatei i może wtedy bym zauważyła te cechy charakteru, które Madeleine Miller w tym takim posłowie, w tym od autorki twierdzi, że ta postać ma, no bo ja tutaj tego po prostu nie widzę do końca. Także ja nie mówię też, że to był stracony czas, bo i tak jak na tak krótki, powiedzmy, twór, widać tutaj właśnie ten pomysł, widać, że tutaj coś autorka starała się przekazać i to też wzbudziło to we mnie jakieś emocje, więc o tyle też to jest fajne. Natomiast jakoś tak nie jestem przekonana. Wydaje mi się, że to ma potencjał, ale tutaj zdecydowanie ta krótka forma nie działa na korzyść tej historii. Ale i tak podziwiam trochę Madeleine Miller, że z tak w ogóle marginalnej, można powiedzieć, bohaterki, jeśli chodzi o mitologię grecką, udało się stworzyć jakąś nową historię.
No bo jednak w porównaniu też właśnie do Kirke czy Pieśni o Achillesie, gdzie Kirke no to jest postać dosyć taka znana, bo jest nieodłącznie związana z przygodami Odyseusza, z jego tułaczką. No i oczywiście Pieśń o Achillesie, gdzie mamy motyw wojny trojańskiej, mamy wydarzenie z wojny trojańskiej, które jest no też dosyć ważnym wydarzeniem, jeśli chodzi o mitologię. No tak Galatea, dosłownie o niej tam są właśnie, nie wiem, w tej mitologii Parandowskiego dwa zdania, jak sobie tam wpiszecie jakąś tam Wikipedię, to też w trzech zdaniach jest streszczona cała jej historia. No a tutaj jednak powstała jakaś dłuższa forma. Także no spoko, no ale no, no nie jest to nic, co mnie jakoś zachwyciło. To ma za mało stron, żeby to mogło zachwycić moim zdaniem. Przepraszam wszystkich, nie wiem, fanów tego opowiadania. I to, co teraz czytam, no to jest właśnie to, zdarza się tylko w filmach. Na razie się nie wypowiem, bo dopiero zaczynam. I to było właściwie chyba tyle, jeśli też chodzi o ten reading vlog, o ten vlogmas. Był on wyjątkowo krótki, chyba jeszcze taki uboższy w czy to moje gadanie, czy jakieś przebitki niż ten poprzedni. Mam nadzieję, że ten kolejny, który już będzie takim tygodniem, właściwie w którym są też święta, że on będzie jakiś taki bardziej może klimatyczny, może coś mi się więcej uda nagrać. No i też ostatnio w ogóle zapomniałam sobie ten kalendarz z herbatkami, tam odrywać te herbatki. Ale i tak chciałabym wam właśnie, jak już to zrobię, to wam zamieścić to w tym vlogu, żebyście widzieli, jakie były herbatki w tym tygodniu. Ja teraz piję sobie herbatę z 12 grudnia, czyli brzoskwiniową. Ja zasadniczo bardzo lubię rzeczy brzoskwiniowe, miętowe i właśnie wiśniowe, więc herbata wiśniowa była super. Była też malinowo-miętowa z 14 i ona też była bardzo dobra. Ta brzoskwiniowa mnie trochę rozczarowała, no ale też mogłam się spodziewać, bo jednak jak ją tam się czytało jakby jej skład, no to tam było też jakieś tam jabłko i coś tam. I w sumie z tej brzoskwini to jest głównie aromat brzoskwiniowy akurat w tej herbacie. Aczkolwiek też nie jest zła, jest okej. W ogóle bardzo lubię ten kubek, bo jest taki garnuszkowy i mi się z jakiegoś powodu kojarzy z muminkami. Wszystkie takie urocze, takie jakby swojskie w pewien sposób, takie rzeczy, które się kojarzą z domem, mi się też kojarzą z muminkami bardzo. Dlatego to jest też taka moja moje comfort books. W sensie nie czytałam wszystkich części, ale te, które czytałam, no to zdecydowanie takie są. W ogóle nawet nie same, może nie tylko historie, ale postacie i w ogóle wszystko. Ale to taka dygresja, tak, muminki, nie wiem, po prostu ostatnio jestem obsessed. Chociaż bardziej jestem obsessed jednak, jeśli chodzi o to moje szydełkowanie. Bo też ostatnio zaczęłam, nauczyłam się właśnie robić to, co wam pokazywałam, ten kwadrat. No i wyszydełkowałam kolejne trzy. Użyłam do tego takiej szarej właśnie, nie wiem, czy to jest jakaś włóczka, no bo to jest coś jakiegoś, nie wiem, od babci ze strychu, to ciężko w sumie stwierdzić skład tej nitki. Natomiast to są takie kwadraty tutaj szare i tu w środku użyłam kolorowego kłębka. Natomiast mi się skończyła właśnie ta szara włóczka, chyba będę dzisiaj jechać, jak dam radę kupić, w sensie szukać, bo byłam już, szukałam, nie było, bo to jest taki śmieszny kolor, to jest trochę szary, ale mam wrażenie, że tu jest taka domieszka fioletowego, dla mnie to jest szary z domieszką fioletowego, to jest trochę specyficzne, nie mogę tego nigdzie znaleźć, w sensie nie było tego nigdzie tam, gdzie patrzyłam do tej pory. Ale mam trzy takie kwadraty, czwarty jest w połowie, no i chciałabym tego potem zrobić jakąś może narzutkę, nie wiem, na łóżko, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Ja wiem, że to jest, może być śmieszne bardzo, co ja tutaj przedstawiam sobą dla kogoś, kto siedzi w szydełkowaniu, bo ja jestem totalnie początkująca i ja się jaram takimi bardzo drobnymi rzeczami, ale po prostu dla mnie to jest fajne i się cieszę, że coś cokolwiek w ogóle mi się udało zrobić, bo ja nie jestem dobra w rzeczach manualnych absolutnie, więc to jest dla mnie duży sukces, tak. Ale to już nie gadam o tym. No i co? Jeśli wam się podobał ten vlogmas, ten reading vlog, no to koniecznie stawiajcie łapki w górę pod tym filmem, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym filmie.